Zaczynamy szlak w góry tęczowe. Już z plecaczkami, z prowiantem. Pole kempingowe w Langa Mauna Langur. I pola lawowe, przez które zaczyna się wchodzić w góry. Żegnamy zieloną dolinkę i idziemy w góry. Pierwszy etap, pola lawowe. Mikołaj prowadzi. Mikołaj, bo cię tu zaczadzi. Zobacz, tu się wszędzie kopci. Co to jest? Pierwszy przystanek? To co, Mikołaj, kanapeczkę? Ej, widzicie chłopaków, gdzie oni są? Dobra, chodźcie, bo się tam zaczadzicie tymi jajami. Dawaj tam do cioci i do Michała. Do góry. Jeszcze kawałek. To dołożysz swój? Uczyniłem górę wyższą. Ale tu wieje, co? Ale nie ma tragedii. Zobaczcie, tutaj na tym zdjęciu, na tym filmie widać, jak lawa pięknie się lała. Tutaj ze zbocza wulkanu lała się wąskim gardłem, a później w dolinie rozlała się i zastygła. Szczyt zdobyty. Ekipa wraca na dół. Ale pogoda piękna, rewelacyjna. Mamy coś takiego do zjedzenia. To się nazywa hakarl. Jest to mięso, zgniłe mięso rekina. Ponoć kiedyś było to przysmakiem Islandczyków. Albo po prostu jedli, bo musieli, żeby nie umrzeć z głodu. Prędzej chyba to drugie. Zasada jest krótka. Kto się nie dostosuje, ten... Nie wraca do Polski. Nie wraca do Polski. Zostawiamy go tutaj w górach. Od środka czuć trochę jakby ten... tym siarkowodorem, coś podobnego. Nie pachnie tak, ale od środka czuć podobnie, co nie? Okej. Okay. Słone. Wykrzywia Michała. Ko? Lekki grymas widzę, pojawia się na twarzy. Słone. I takie gumowe, nie? No. Próbuj gryźć. Nie, próbuj gryźć. Nie, dalej, dalej, Paulina. Smak w kibla trochę. Łykam tak jak ciocia. No dawaj, naraz. Fuj. Nie było to dobre, rzeczywiście. Daj mi, Michał, twoją gryza tylko. O Jezu. No, im dłużej żujesz... Tak. O. 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 Im dłużej
dłużej to żujesz, tak, to jest taki faktycznie, na końcu czuć taki... Dlatego ciocia kiblem. Takimi ściekami. Ściekami, dokładnie, jakimś toitojem, coś, coś takiego. No. Ciocia Karol! Ciocia! I znowu akcja dron. Poszedł. Obrazek na księżycu. Jest godzina, słuchajcie, w 10:30 wieczorem. Pięknie, jasno, słońce jeszcze świeci. Tylko zwiedzać Islandię. Przełom czerwca, lipca. Pustkowie całkowite. I tylko takie śliczne kwiatki. Gdzie nie gdzie. Co chwilę jakaś kępka. 23 godzina, interior islandzki. 22:36. Cicho tam. Uwaga, Dacia. Musimy się zatrzymać, bo jest późno, a po prostu do asfaltu jeszcze bardzo, bardzo, bardzo daleko. Chłopaki myją zęby. Namiot rozstawiony. Co ty nagrywasz, kolego? Co ja? Ja nie jestem głodny. Ja nic nie nagrywam. Nie wiem, w którą. Karol, ty chcesz kogoś spalić? Ostatnie dyskusje przed spaniem. Michał już w namiociku śpi, a małżeństwo jeszcze gwarzy. Ale jesteśmy tutaj, słuchajcie, przy dziwnej rzece. Piękne dwa wodospadziki, malutkie, ale piękniutkie. Spadają. I nagle rzeka się kończy. Za 15-20 metrów rzeka wypływa. Nie wiem, co się z tą wodą dzieje, bo wydaje się, jakby jej wypływało dużo mniej niż wpływa pod te skały. Idzie do nas mgła. Za chwilę będzie mleko.